Państwa, jest o lubieniu się. Mam takie pytanie zupełnie retoryczne. Kto z Was lubi czytać książki? A czy książki lubią Was czytać? Dobrze. No to zróbmy tak, że w ciągu tych 3 minut, żeby książki bardziej polubiły resztę z Was. Kochani, pierwsza pozycja, którą uwielbiam. Uwielbiam ją zresztą od 12 już lat. Droga rzadziej przemierzana. Tytuł się zmieniał na Drogę rzadziej uczęszczana. Na przykład tak. Scott Peck. Scott Peck jest autorem książki o fenomenie miłości. Myślałam sobie, że tego tematu nigdy za dużo i bynajmniej nie chodzi wyłącznie o miłość partnerską. Zaskoczył mnie Scott Peck takim stwierdzeniem, że miłość nie jest uczuciem. No, brzmi jak bluźnierstwo, tak. Wiem. Ale proszę sobie wyobrazić tą podróż, którą będziecie mogli razem ze Scottem Peckiem się udać, gdzie będziemy doświadczać takich lądów, jak na przykład to, że miłość jest działaniem, jest wysiłkiem, jest ograniczaniem, może nie, jest rozwojem własnej jaźni, też na rzecz rozwoju drugiego człowieka, jest wspieraniem rozwoju drugiego człowieka, jest też odraczaniem gratyfikacji, jest dyscypliną. No takie jakby trudne zagadnienia w przepięknym kontekście, ale wierzcie mi Państwo, ja życzę, żeby ta książka trafiła do Was i być może do Was wróciła, bo jak Wam się spodoba, to będziecie ją pożyczać innym, ci inni będą pożyczać innym i w końcu zapytają Was, znacie książkę Droga rzadziej przemierzona? Słuchajcie, 15 lat temu z Jackiem Santorskim szkoliliśmy jakąś firmę i wieczorem gdzieś przy winie pytam Jacka, mówię, słuchaj, pochwaliłem się, że przeczytałem tą książkę, co o niej sądzisz? A Jacek mówi, słuchaj, z ostatnich 20 lat, jakbym miał wybrać 10 książek, które na mnie wywarły największy wpływ, to jest pierwsze 10. Więc 15 lat temu, ja już tą książkę przeczytałem, do niej parę razy wracałem, tam jest też piękna definicja religii, że religia jest to światopogląd na temat rzeczywistości, który wyznajemy. Słuchajcie, no, powiem szczerze, bardzo mi się spodobało. Czyli można mieć też religijność bezwyznaniową, no, jak co jest mówi cudowne. Dalaj Lama, właściwie to jest miliard religii na świecie. No i tak, także jest w paru wymiarach zaskoczenie. I drugie zaskoczenie. Też taka miłość od pierwszego wejrzenia, uważne rodzicielstwo. Proszę Państwa, jak myślicie, kto jest najlepszym recenzentem książek dla rodziców? Dzieci. Oczywiście. Ja pamiętam taką sytuację, jak stoję z stoiskiem z książkami i dziewczynka ciągnie swoją mamę i mówi, kup to, kup to. To była książka, dajmy dzieciom święty spokój. Także, a z tą książką było trochę inaczej. Otóż mój syn, skądinąd dorosły już chłopak, jak zobaczył tę książkę, mówi, mamo, ona jest genialna, skąd wiesz, pytam. Właśnie czytam. Więc skłonił mnie też do głębszego przyjrzenia się tej książce. Co się okazuje po przeczytaniu, czy właściwie w trakcie nawet czytania tej książki? Najlepszym, takim bym powiedziała, najbardziej obiektywnym mistrzem w rodzicielstwie są nasze dzieci. Jeżeli jesteśmy uważnymi rodzicami, to skorzystamy z tego mistrzostwa. Państwo wiecie na pewno, że w Chinach i w ogóle na wschodzie mówi się, że najważniejszymi nauczycielami są dzieci i starcy. Korzystajmy z tego, bo mamy na wyciągnięcie ręki najlepszych mistrzów. Wszystkiego najlepszego życzę. Do rozmów na dole zapraszam. To co, słuchajcie, ogłaszam niniejszą półgodzinną przerwę, tak?